Ostatni raz taki mały się przy Kruszynie, który walczył na poprzedniej gali, czułem. Powiem ci, że ile wzrostu? 195-6 coś takiego. Będzie korzystanie z dużego zasięgu, długich rąk? Tak, na pewno. Taki jest plan. Jak zawsze, no, warunki moje są takie, no to z tego trzeba korzystać. Widzę taki luzik u ciebie, ale coś, ten stres się pojawił? Jest, na pewno gdzieś tam z tyłu, ale staram się go przełożyć na tył głowy i się nie stresować. Wyjść, zrobić, co mam zrobić, dać dobrą walkę. Jasne. O rywalu coś wiesz? Tak, to jest świetny kickbokser. Dość znany. No, ale to jest walka na gołe pięści, tak? No, to się może, jeden cios i może się sytuacja zmienić. Także jestem gotowy. Czy uważasz, że to, że ktoś jest kickbokserem, bokserem, to nie ma znaczenia tutaj w tym ringu 4x4? Nie, no myślę, że tu jeden cios może wszystko zmienić, prawda? Gdzieś tam jakiś cep pójdzie, coś, ktoś dostanie i może już zakończyć walkę, tak? No, ale to na pewno to jest doświadczenie, obicie, to pomaga. Mówię, żeby niedługo, bo chcesz odpocząć sobie przed jutrem, także no co, życzę powodzenia i chciałbyś kogoś pozdrowić może? Tak, pozdrawiam swoją rodzinę, kobietę, trenera Tomka Borowca i moich kolegów, przyjaciół i wszystkich tych, którzy mnie wspierają. Dzięki wielkie. Gromda. Krwawy piątek już 7 maja. Kup pay-per-view na gromda.tv.